Jacek Kuć. Oczekiwanie. Oczekiwanie. Jacek Kuć. Moi drodzy, historią, którą wam za moment opowiem, chciałbym was namówić do tego, żebyśmy czasem robili rzeczy, które nam się wydają ciekawe, pozytywne, atrakcyjne, a nie rzeczy, których się od nas po prostu oczekuje. Dostaliśmy raz zaproszenie na wesele. No, czasem się zdarza taka sytuacja. O czym myśli wtedy mężczyzna, doskonale wiemy. Natomiast czy wiecie, o czym w takiej chwili myśli kobieta? Ja nie mam pojęcia, o czym myśli kobieta. Jedyne, co wtedy usłyszałem, to były słowa: o Boże, Jacku, przecież ty nie potrafisz tańczyć. Troszeczkę mnie to zaskoczyło, ale myślę sobie, wszak tam, gdzie kończy się logika, tam zaczyna się rozumowanie kobiet. Odpowiedziałem więc całkiem spokojnie: kochanie, jesteś w błędzie. Na jej twarzy pojawił się lekki grymas. Powiedziała do mnie wtedy jeszcze spokojnie: musisz iść na lekcję tańca. Musisz iść na lekcję tańca. Ja, nie chcąc doprowadzić do eskalacji konfliktu, z wrodzonym sobie wdziękiem, spokojem i powagą odpowiedziałem: daj mi spokój, nigdzie nie idę. W starożytności Sun Tzu, w sztuce wojny Sun Tzu pisał: w starożytności dobrzy wojownicy najpierw czynili się niezwyciężonymi, a dopiero potem szukali słabości u swojego przeciwnika. Ona znała mnie doskonale. Ponieważ pora jest jeszcze bardzo wczesna, mogą być osoby nieletnie, zaszyfruję wam jedynie to, iż zagroziła mi tym, że albo pójdę na lekcję tańca, albo koniec z deserem po obiedzie. Pomyślałem sobie: o, skubana, dobra jest. Chce mi odebrać ostatnie 2 minuty przyjemności, które mi zostały w ciągu dnia. Albowiem z deseru po kolacji zrezygnowaliśmy już dawno, bo to niezdrowo się na noc obiadać, a i rano człowiek jak wstanie, to nie zawsze jeść się chce. No, niemniej jednak był to cios poniżej pasa. Musiałem kontratakować. Wziąłem głęboki wdech, na tyle głęboki, żeby móc powiedzieć za jednym razem to, co miałem do powiedzenia. Dobrze, pójdę. Poszedłem do szkoły tańca salsy. Na miejscu nauczycielka tańca, madame Ludmiła, notabene Rosjanka z pochodzenia, ucząca salsy, można. Chcąc przydzielić mnie do właściwej poziomem grupy, zaproponowała, żebym coś pokazał. Spojrzałem na nią pytająco, rzuciła krótko chassé. Myślałem: o, skubana, dobra jest. Wie, za co kasę bierze, wie, za co kasę bierze. Chassé to ja to nazywam takim krokiem dostawnym. Znaczy teraz to wiem, wtedy tego nie wiedziałem i nie wiem, dlaczego skojarzyło mi się to ze skokami narciarskimi, a chcąc bardzo coś pokazać, cokolwiek zaryzykowałem. Madame Ludmiła stała niewzruszona, chociaż spod dosyć grubej warstwy malinowej szminki dawało się dostrzec jej siniejące usta. Poprosiła, żebym coś zatańczył. Uprzedzając moje pytanie, powiedziała: cokolwiek. Zaproponowała nawet, że włączy mi muzykę. Ja mówię: nie, nie, nie trzeba, pani Ludmiło, ja mam muzykę w sercu, będzie okej. Musicie wiedzieć, że posiadam lekką arytmię, więc moje serce bije troszeczkę w sposób nieskoordynowany. I taki też jest mój taniec, który wygląda mniej więcej tak. Madame Ludmiła złapała się za głowę. Pomyślałem sobie: biedaczka, może ma atak migreny albo inne kobiece schorzenie. Staliśmy chwilę w takiej krępującej ciszy. Po chwili się ocknęła i powiedziała, że mój taniec w branży określany jest mianem Drunk Master Technique. Ponieważ mój ówczesny angielski nie stał na tak wysokim poziomie jak dzisiejszy, zrozumiałem jedynie master i technik. Nie muszę mówić, że to spowodowało, iż moja pewność siebie wystrzeliła niczym niespodziewana hossa, bijąc kolejne rekordy, osiągając kolejne szczyty. Trafiłem do sali, w której byli inni adepci reprezentowanej przeze mnie techniki. Nie wiem, dlaczego byli to sami mężczyźni. Przypadek prawdopodobnie. Zaczęliśmy ćwiczyć salsę do przodu, do tyłu. Tak pomyślałem sobie: sami mężczyźni, troszeczkę niebezpiecznie. Bardzo szybko załączył się mój system obronny. Pomyślałem sobie: o nie, ja wolę pilnować swojego zaplecza prewencyjnie. Co skutkowało tym, i zacząłem się kręcić w kółko. Niczym piesek próbujący dogonić swój ogon, i wtedy przyszło olśnienie. Taniec derwiszów. Taniec derwiszów. To jest to, pomyślałem. Wiecie, kto to są derwisze?
Kto miał okazję być w Turcji, Egipcie lub innym turystycznie atrakcyjnym kraju islamskim, zapewne miał okazję widzieć ich występ. Jest to rodzaj takiego muzułmańskiego bractwa, tacy nasi zakonnicy. Oni słyną z charakterystycznego tańca, który polega na kręceniu się w kółko. Co w tym takiego ciekawego, spytacie? Otóż odpowiem. Ubrani są oni w charakterystyczny strój, w taką białą suknię. Każdy derwisz posiada również kołpak. Niestety dosyć późno się zorientowałem, że kołpakiem nazywa się nakrycie głowy derwisza. Dlatego korzystając z okazji chciałbym przeprosić właściciela czerwonej Toyoty Yaris CWL45TM. Przednie lewe koło może być niekompletne. I pomyślałem sobie, tak, taniec, w którym mógłbym się realizować. Taniec, który mi się podoba. Taniec, tak bliski mi kulturowo, wszak kebab, się umazałem troszeczkę, to jedno z moich ulubionych dań. Podekscytowany czym prędzej wróciłem do domu. To, co się potem wydarzyło, może tak. Foch przyjął postać zaawansowaną. Niemniej jednak ja byłem szczęśliwy, byłem zadowolony. Na wspomnianym weselu mój taniec zrobił ogromne wrażenie. U jednych wywołał podziw, zachwyt, u drugich salwę śmiechu. Nie wiem czemu. Niemniej jednak ja czułem się spełniony. Jaki derwisz, jaki kraj, taki derwisz, prawda? I w miejscu, w którym jest czas na morał całej tej historii, chciałbym powtórzyć to, od czego zacząłem. A mianowicie, żebyśmy czasem, nie zawsze, czasem robili rzeczy, które nam się wydają ciekawe, pozytywne, atrakcyjne, a nie rzeczy, których się od nas oczekuje. Czego sobie i wam życzę. Dziękuję.